Księga Wyjścia, rozdział 36. Przystąpili więc do pracy Besalel, Oholiab oraz wszyscy uzdolnieni mężczyźni, których Pan obdarzył mądrością i umiejętnością, aby potrafili wykonać przedmioty przeznaczone do świętej służby według poleceń otrzymanych od Pana. Mojżesz wezwał Besalela, Oholiaba oraz wszystkich uzdolnionych mężczyzn, których Pan obdarzył mądrością i którzy bardzo chcieli podjąć się wykonania robót. Oni natomiast wzięli dary, które Izraelici złożyli przed Mojżeszem dla wykonania przedmiotów przeznaczonych do świętej służby. Z upływem dni przynoszono jednak coraz więcej darów. Artyści więc, którzy pracowali nad świętym dziełem, przerwali swoje zajęcia i zwrócili się do Mojżesza. Lud przyniósł o wiele więcej niż potrzeba dla wykonania dzieła, które nakazał Pan. Mojżesz wydał więc polecenie, które przekazano wszystkim w obozowisku. Niech żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie składa więcej darów na rzecz świętego mieszkania. Zabroniono ludowi składania darów, a to, co zebrano, z powodzeniem wystarczyło do wykonania wszystkich robót, a nawet zbywało. Artyści starannie wykonali święte mieszkanie z 10 zasłon zrobionych z bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, ze szkarłatu i karmazynu, na których wyhaftowali cheruby. Każda zasłona mierzyła 28 łokci długości i 4 szerokości. Wszystkie miały te same wymiary. Tkaniny połączono ze sobą w 2 rzędy po 5 zasłon, a ostatnie zasłony każdego rzędu zaopatrzono w purpurowe pętle. Zrobiono 50 pętli przy każdej zasłonie. Zostały umieszczone w ten sposób, by wzajemnie do siebie pasowały. Przygotowano też 50 złotych haczyków, którymi połączono zasłony, aby święte mieszkanie stanowiło jedną całość. Z koziej sierści wykonano namiot osłaniający święte mieszkanie. Składał się on z 11 zasłon. Każda zasłona mierzyła 30 łokci długości i 4 szerokości. Wszystkie miały te same wymiary. Połączono osobno 5 zasłon, a osobno 6. Na brzegu ostatniej zasłony każdego rzędu przyszyto 50 pętli, by można je było połączyć. Zrobiono też 50 miedzianych haczyków, którymi spięto pętle, aby namiot stanowił jedną całość. Namiot pokryto baranimi skórami barwionymi na czerwono, a z wierzchu rozpięto skóry borsucze. Dla świętego mieszkania zrobiono deski z drewna akacjowego i ustawiono je pionowo. Deski mierzyły 10 łokci długości i 1,5 szerokości. Każda miała 2 klamry służące do połączenia z sąsiednimi. W ten sposób przygotowano wszystkie deski świętego mieszkania. Deski świętego mieszkania umocowano w następujący sposób. Od strony południowej ustawiono 20 desek wspartych na 40 srebrnych podstawkach. Każdą deskę zaopatrzono w 2 podstawki stosownie do 2 klamer. Z drugiej strony świętego mieszkania od północy ustawiono 20 desek na 40 srebrnych podstawkach, pod każdą deską po 2 podstawki. Od zachodniej strony świętego mieszkania ustawiono 6 desek. Ponadto zrobiono 2 deski narożne w celu wykonania węgłów świętego mieszkania. Połączono je ściśle od dołu, a od góry spięto jedną klamrą. Oba narożniki wykonano tak samo. W sumie tylna ściana liczyła 8 desek na 16 podstawkach, po 2 podstawki pod każdą deską. Z drewna akacjowego zrobiono poprzeczne drążki, 5 przymocowano do desek z jednej strony świętego mieszkania, 5 z drugiej, a 5 od strony zachodniej, gdzie znajdują się narożniki. Środkową poprzeczkę umieszczono w połowie wysokości desek w ten sposób, że sięgała od jednego krańca ściany do drugiego. Deski pokryto złotem i zaopatrzono w złote pierścienie służące do umocowania poprzecznych drążków, które też pokryto złotem. Zrobiono zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i bisioru, a na niej wyhaftowano cheruby. Zasłonę zawieszono na 4 słupach z drewna akacjowego, pokrytych złotem, zaopatrzonych w złote haki i opartych na 4 srebrnych podstawkach. Kotarę nad wejściem do namiotu wykonano z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i bisioru, bogato wyszywaną. Zawieszono ją na 5 słupach akacjowych, pokrytych złotem,
zaopatrzonych w złote haki i wspartych na pięciu podstawkach odlanych w miedzi.